to też zabawa. Taniec to zabawa i taniec często, zwłaszcza na przykład na przyrodzie, na łące, jest często odwzorowaniem świata zwierzęcego zwierzę. Był taki taniec znaczony przez dziewczęta, ale też dzieci na polanach. Taniec nazywał się kaczka. Czyli kaczki. No. A taniec był taki. Piszły kaczki, na maczki, podpieratki, no maczki, tak do domu. Kaczka pokazała, macz, kaczkę do domu, kaczka. I kiwamy się. Śpiewy zajęty. Muzyka łagodzi obyczaje. O tym wszyscy wiemy, natomiast muzyka w połączeniu z tańcem ponoć potrafi leczyć? Leczy i to bardzo skutecznie. Tego staramy się uczyć studentów między innymi kierunku fizjoterapia w ramach zajęć z arteterapii. Oprócz muzyki, która ma niewątpliwe działanie usprawniające, rehabilitacyjne, lecznicze, poprawiające również stany emocjonalne, staramy się pokazywać lecznicze właściwości innych dziedzin sztuki, a mianowicie plastyki, teatru, filmu, literatury. Oczywiście najbardziej spektakularne, co widać i słychać, są zajęcia dotyczące właśnie muzykoterapii i choreoterapii. Dzisiejsze zajęcia łączą nie tylko element wybitnie naukowy, dydaktyczny, związany z pracą fizjoterapeuty, ale również element bardzo ważny, regionalistyczny, ponieważ towarzyszy nam akurat przedstawiciel bardzo ciekawego i bardzo interesującego, cenionego i utytułowanego zespołu pieśni i tańca Kyczera. Jeśli polana, bąk, tak, dziewczęta pasły oddzielnie, pasły gęsi, krowy, ale oddzielnie, chłopcy, owce, oddzielnie, więc tańce były oddzielne. Dziewczyny, dokładnie ta sama zasada. Tak, patrzcie się, tak i trzymaj. Tak, tak, i słuchajcie, i taniec się nazywa, taniec się nazywa kaczkę albo wykluczanie, czyli wykręcanie. I taniec wygląda tak. Pa, 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 pa. Na różnych scenach świata pan koncertował, w różnych miejscach pan bywał, ale wykład akademicki to chyba był debiut. No nie, nie. Tak się składa, że mam przyjemność prowadzić zajęcia z kultury, z przedmiotu kultura łemkowska, łemkowski taniec na kilku uczelniach, między innymi na Uniwersytecie Rzeszowskim w Rzeszowie, także na studiach choreograficznych w Nowym Sączu w Warszawie, ale nie ukrywam, że tego typu zajęcia w takiej formie na zajęciach z choreoterapii prowadziłem po raz pierwszy. Muzyka, taniec ponoć leczą. Potwierdza pan to? No oczywiście, ja opowiadałem to w klasie podczas tej części takiej opisowej, teoretycznej i w moim przypadku właśnie zespół, taniec pozwolił mi wyjść z kompleksów, które miałem jako nastoletni chłopak wychowany na wsi, w środowisku wiejskim, w rodzinie łemkowskiej. To właśnie taniec, bytność w zespole, możliwość tańczenia na scenach, sprawdzenia się, pokazania się sprawiła, że z tych kompleksów się wyleczyłem. Dosyć! A teraz zagrajcie nam do obertana. Pa 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 ra pa pa ra pa ta 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 tam pa ra pa pam pam pa pa ra pa 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 ra pa 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 pa. To był czas, kiedy chłopcy otulili do dziewcząt i mogli zaprosić do tańca. Raz, dwa, trzy i z czym siadę myśli w tym roczku, żeby ty musiła z nim była, sztosy poroby, ty musiła z nim była, sztosy poroby. Ta 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 ta. Dzisiaj studenci na zajęciach praktycznych, jak się pani czuła w roli gaździny? Jak się czułam? Cóż, pierwszy raz przyszło mi gościć tak wyjątkowego gościa i tak naprawdę wiele nie wiedzieliśmy, jak przewidzieć te całe spotkanie, jak ono przebiegnie, jak to się rozwiąże czasowo, ale cóż, wszystko wyszło spontanicznie, tak jak spontaniczny powinien być taniec, by miał swoją funkcję terapeutyczną, tak też wszystko myślę, że przebiegło pomyślnie, a studenci trochę rozluźnieni, trochę rozgrzani, też przyjęli te zajęcia bardzo dobrze, mam taką nadzieję.
panowie, była trema, trzeba było się przełamać, kiedy panie prosiły do tańca? Była delikatna trema, ale pan Starzyński bardzo dobrze przełamał te wszystkie w nas takie lęki, obawy przed pokazaniem drugiej osobie tego, jacy jesteśmy i że też potrafimy po prostu się bawić i przy okazji przez tą zabawę przełamywać i lęki i pokazać jakąś leczniczą formę tańca. Potwierdzacie tezę, że muzyka, taniec mają właściwości lecznicze? Jak najbardziej. Kto ma kompleksy, kto się boi wyjść na scenę czy do ludzi, polecam taniec i śpiewanie razem w gronie, bo jednak kółka tworzą atmosferę bardzo dobrej relacji z innymi. Koleżko, pam, 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 para, 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 pam, 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 proty, ta, 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 pan na zliwej ruczki, dziewczyna z zliwej ruczki. Słuchajcie, i tak zwykle było, tyle było tancerzy, tyle było zmian, aż w końcu każdy dochodził do swojej partnerki. Bardzo, bardzo dziękujemy. To były fantastyczne zajęcia i możliwość poznania kultury łemkowskiej. A ja zapraszam wszystkich na festiwal, którego jestem dyrektorem, Świat pod Kyczerą, zespoły z całej Europy, zwykle nie tylko, ale w tym roku z całej Europy. 17 dni festiwalu od 28 czerwca do 14 lipca. Dolny Śląsk, Małopolska, Podkarpacie, Opolskie, Słowacja. W Legnicy 1 i 8 lipca. Ulica Najświętszej Marii Panny Korowód i 1 i 8 na rynku duży koncert galowy. Zapraszam serdecznie. Dziękujemy raz jeszcze. Brawa dla... Państwo śpiewacie i tańczycie. Was jeszcze jest przyjemne.